Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Możecie zostawić lajka na sam dobry początek, a my kontynuujemy sobie naszą misję, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku, czyli oczywiście misja główna. No i mamy tutaj dziecko starszej krwi. Udaje się na wyspę, na której znajduje się laboratorium Avalaha. W czasie rozmowy w cztery oczy Cirilla zwierzyła się Geraldowi, że wie o pewnej kryjówce Avalaha. W spisku najważniejsze jest bowiem, żeby wszyscy spiskowali między. Żeby wszyscy spiskowcy mieli do siebie pełne zaufanie. Tymczasem na relacje Geralda z Avalachem padły cień. Wiedźmin postanowił wszystko wyjaśnić, zanim będzie za późno. I chcemy tutaj zobaczyć, co to jest za kryjóweczka Avalacha, co tu się znajduje i czemu dziwnie się zachowywał, kiedy o Wszystko niej wejście jest teraz rozmawiał. zabezpieczone. Na pewno znajdziemy tam coś ciekawego. Jak chcesz zdjąć blokadę? Inkluzja Atlana Kerka powinna zadziałać. Pamiętasz jeszcze to zaklęcie? Pamiętam, jak mnie uczyłaś. I pomyśleć, że uważałam cię w tamtych czasach za apodyktyczną, zimną jędzę. No, no, tylko mi się tu nie rozczulaj. A, myślę, I że. co? Znalazłyście już coś stosownie obciążającego? Póki co nie możemy otworzyć drzwi. To skomplikowana magiczna blokada. Spróbujmy. Getarligen! A i w ogóle mam nową zbroję, widzowie. Nie podoba mi się ten żywiołak z tyłu. No, oczywiście, że tak. Jest to nie, zbroja na prawie najlepszy poziom, czyli na 20, na 30. Zostało mi tylko do zrobienia zbroje na 34 poziomy, natomiast nie mam składników. Pieniądze już mam, bo sprzedałem wszystko z ekwipunku, ale poskutkowało to właśnie tym, że nie ma teraz składników. Także nie jest dobrze, w jednym i drugim przypadku jesteśmy niestety spłukani, albo pieniężnie, albo składnikowo. Igni na niego zadziała? Niekoniecznie. Co to jest w ogóle? A, to jest golem, ja myślałem, że taki żywiołak. Bo to, że golem to jest żywiołak wszystkiego po prostu. Dobra, pakuję się. No bo napisano, żebym poczekał, nie mi się nie chciało. Jak laboratorium. Całkiem tu przytulnie. To niczym nie świadczy. Rozejrzyjmy się. To chyba jednak trochę wredne grzebać mu w papierach. Sama chciałaś tu przyjść, moja droga. No racja. To chyba portret Ciri. Nie, to nie ja. Nie ma blizny. To na pewno ty. Dobrze uchwycone. Jesteś pewna, że Avalach interesuje się tobą tylko z powodu twoich zdolności? Bardzo śmieszne. Dobra, zabadaj laboratorium Avalacha z wielką przyjemnością. Zobacz, Geralt. Co? Wygląda, jakby ktoś był tu dosłownie chwilę temu. Może ma jakiegoś pomocnika? Nie, to mi jakoś nie pasuje do Avalacha. Co to za destylat? Pachnie jakby... Werbeną. Aha. Co aha? Nic takiego. Czasem naprawdę mnie wkurzasz, wiesz? Ziółka. Nic szczególnie zbrodniczego. Poczekaj, jeszcze nie zbadaliśmy całego laboratorium. Nic za bardzo zbrodniczego. Nie wiedziałem, że lubi słodycze. Niestety ciastka mi się kojarzą tylko i wyłącznie ze słodką ścieżką i rubelami w środku. Tu jeszcze było coś do zbadania chyba, nie? Czy to te ciastka były? A nie. Czuję się, jakbym mu wszedł do sypialni. No chyba tu jest taki cały dom, sypialnia, łazienka, wszystko tu będzie. A mi się wydaje, że to... Chociaż to laboratorium, no ale no... Pewnie tutaj żył generalnie. Przez jakiś okres czasu. W ogóle dowalona to zbroja. No, konkretna jest, fajna. Drzewko Ciri pewnie.
Drzewo genealogiczne Enhen i Her, starszej krwi, od Lary Doren. Aż do mnie. Nigdy nie pokazywałaś mi pełnej wersji. Nie wiedziałam, że Widemont z Edirn też był moim przodkiem. To ten, który miał zwyczaj karać swoje córki rozrażonym pogrzebaczem, czy ten, który kazał oślepić własnego ojca? Ten od córek. Pełnej wersji nawet ja nie znałam. Wygląda na to, że Avalach przebadał wszystkie linie genu Lary, nawet te, które my uznaliśmy za nieaktywne. Tylko badał? Z tego, co pamiętam, nasi czarodzieje i czarodziejki nie ograniczali się do obserwacji poczynań potomków Lary. Nie sądzę, aby udało nam się dowiedzieć, na ile elfy ingerowały w mutację genu. Czy ty miałaś coś wspólnego z tym, o czym mówił Geralt? Ci ludzcy czarodzieje? Oczywiście, że nie. Przejrzyjmy jego notatki. A on nie jest wiedzącym i on nie wie, że... Pracował nad tym prawie 200 lat. Co tutaj przyszliśmy? To on jako pierwszy badał gen Lary. Falka? Tu są zapiski o Ciri. Ale dopiero później robi się ciekawie. Próbował uzyskać podobną mieszankę genów jak u Ciri. Ale z pominięciem ludzkiej linii. Czyli co? Mam się tu rozejrzeć za wielkimi słojami z moim rodzeństwem? Nie bądź głupia. Tak daleko nigdy nie udało mu się zajść. Wszystkie jego eksperymenty były nieudane. Jesteś wyjątkowa. I dlatego mamy teraz na głowie dziki gon. Rozejrzyjmy się. Może znajdziemy jeszcze coś ciekawego. Czyli zależy mu tylko i wyłącznie na starszej krwi. Potrzebuje Ciri dla pozoś. I nie bał się nawet robić takie rzeczy jak klonowanie, czy tam staranie się przynajmniej jakoś tam sklonować Ciri. Nie będę mówił po co, nic nie spoileruję, aczkolwiek znam na to pytanie, które sam sobie zadałem odpowiedź. Elfy znają się na perfumach. Zwykłe lustro. Bardziej bym się spodziewał ukrytego portalu. Tu jest, za drzwiami. Tak? Poczekaj, bo jeszcze tu jest coś do okradnięcia. Stara kozia skóra, no to faktycznie. Kto? A samica jakaś. Ale ma włosy nierozczesane. Jak udało wam się tu wejść? Nie mamy złych zamiarów. Nie mamy złych zamiarów. Nie obchodzi mnie, czego tu szukacie. Wynoście się stąd. Ty jesteś... Pamiętam cię z Tirnalia. Niebywałe. Myślałam, że dla was wszystkie elfy wyglądają tak samo. Jeśli szukasz Avalacha, to go nie ma. Wiem. I przyszłaś tu mimo co? Chcesz go szpiegować? Nie dość się stara, żeby cię chronić za każdym razem, kiedy zrobisz coś głupiego? A co ty możesz o tym wiedzieć? Całkiem sporo. Dużo o tobie mówi. Na przykład co? Nie rozumiem, jak mógł dopatrzyć się w tobie rysów Lary. To tak jakby próbować pić wodę z brudnej kałuży. Ale domyślam się, że to mu jakoś ułatwia wypełnienie zadania. Jakiego zadania? Myślisz, że zadaje się z tobą dla przyjemności? Nawet mnie na twój widok robi się niedobrze. Zazdrośnico. Niesamowite, że takim jak ty ciągle się wydaje, że jesteście w czymkolwiek lepsi od ludzi. Ona nie jest człowiekiem, tylko zwyrodniałym mieszańcem. To takie upokarzające, że musimy posługiwać się czymś takim. Jeszcze jedno słowo i... I co? Nie zmienisz tego. Niech robi swoje. To Avalach wreszcie będzie mógł się od niej uwolnić. Ja mogę jej pierdolnąć mieczem? Taka opcja? Czy nie? Skoro aż tak mnie nienawidzi, czemu nie powiedział mi tego w twarz? Ciri, chyba jej nie uwierzyłaś. Przecież to jasne, że jest osobiście zaangażowana w sprawę. No i co z tego?
Jeśli tak mną gardzą, to niech dadzą mi spokój. Ciri. No co? Boisz się, że zaraz tu wszystko porozwalam jak w Kermoren? Szkoda, że nie mogę tego zrobić na zawołanie, bo mam wielką ochotę. Trochę chujowymi starymi jesteśmy, ale może to właśnie dobrymi starymi w sumie jesteśmy. Tak, chyba jesteśmy dobrymi starymi. Wholesome. Nie wiem, jak to po polsku się mówi. Teraz lepiej. Wholesome. Chodźmy stąd. Przytulne? Takie... A teraz mi się przypomniały te wszystkie momenty, kiedy byłem młody i zawsze na gazetach rysowałem wąsy. I od się kręca, no nie pamiętam ile gazet w życiu przerysowałem, ale masę, trzech, nie było telefonów i w ogóle. Nic nie robię, nie wchodzi jeszcze do dziadka, chłopie. 5 programów i takie nudy. Grałeś pasjansa i rysowałeś wąsy i na gazecie. Musimy od razu wracać na statek? Chcesz tu coś jeszcze zobaczyć? Nie tutaj, na Hindersfjall. Poznałam w Lofoten takiego chłopaka z Kiala i chciałabym... O co chodzi? Ciri. On nie żyje. Dziki Gon? Wszyscy? Nikt nie przeżył? Skial zginął później. Jesteś pewna, że to był on? Poznałaś go? Byłam tam i widziałam jego ciało. Pójdziesz ze mną na jego grób? Chciałabym się chociaż pożegnać. Nie mamy czasu, nie żyje, to nie żyje. Oczywiście, że pójdę. Pójdę z tobą. Dzięki. Możesz nas przeteleportować na Hindersfjall? Nienawidzę portali. Mogę. Dobra, idziemy. Ruszajmy. Tylko wracajcie szybko, dobrze? Mhm. Do zobaczenia. Nie, no OP by było mieć taką teleportację. Nie real life. W ogóle jakby Wiedźmin nauczył się teleportowania. To by był pochczman. Bo w każdej chwili sobie spierdoli z każdej sytuacji w sumie. Rozejrzyjmy się. To powinien być w miarę świeży grób. Dzięki, że przyszedłeś tu ze mną. Nie znoszę chodzić po cmentarzach. Zwłaszcza sama. Też nie lubię cmentarzy. Też nie lubię cmentarzy. No, nie lubię. Kojarzą mi się z pracą.
Nigdy nie byłem na cmentarzu, żeby po prostu odwiedzić czyjś grób. Zawsze poluję na góle albo inne zgnilce. Wiesz, chyba wolałabym tu przyjść z wiedźmińskim zleceniem. Lasse syn Njorda. Olaf syn Owe. Inge, córka Trotnira. Cholera, nie ma go tu. Nie ma grobu Skiala. Geralt, nie wyjadę stąd, póki go nie pochowam. Pomyśl, co mogło stać się z ciałem. Nie spalili go. Tak chowa się królów i bohaterów. No i wątpię, żeby zostawili go w ogrodzie. Sukinsyny. Co? Tu pod wsią jest taki rów, gdzie wrzuca się owce padłe na pryszczyce. W nocy kraby objadają je do kości. A nie mieli ich pochować? Czy coś? Chyba mieli. To czemu tego nie zrobili? Bo my im chyba powiedzieliśmy prawdę. No kurwa, w życiu bym to nie wszedł. Nie ma takiej możliwości. Nigdy w życiu. Aż wolałbym samo... Znaczy tego. Jakbym miał do wyboru, mam wrażenie, śmierć, a wejść do takiego dołu, to bym chyba wybrał śmierć. Kurwa, nie dał rady, psycha by siadła. Co wy tu robicie? To, co wy powinniście byli zrobić dawno temu. Grzebiemy Skiala. Grzebiecie tchórza! Wbrew temu, co postanowili starsi. Odejdźcie stąd! To wbrew prawu! Nie drży się. Nie wiążą nas wasze prawa. Nie podnoś głosu, bo zaraz trzeba będzie kopać drugi grób. Jak możecie go bronić? Miejsce tchórza jest w rowie. Skial uratował wam życie. No, to prawda. Gdyby Skial mnie wtedy nie wyprowadził, z Lofotenu nic by nie zostało. Czego niby miałby chcieć od byle dziewki, która... Nie jestem byle dziewką. A jeśli ktoś choćby tknie ten grób, przekonacie się o tym. Mogiły nikt nie ruszy. Jedyne, co starsi każą surowiej niż ucieczkę z pola bitwy, to niszczenie grobów. A to, co mówiłaś, nie wiem, prawda to czy nie. Niech Skiala sądzą bogowie. Ale generalnie beznadziejny grób. Ale rozumiem, że nie było czasu. Poradziliśmy jak mogliśmy. Dobrze, że tu przyjechaliśmy. Nawet nie wiesz, jak strasznie mnie to gryzło. Przynajmniej nie będą go opluwać po śmierci. Zbierajmy się. Chyba zadowolona, co ciekawe. No dobrze. Myślałem, że bardziej smutna będzie, ale... No idziemy, idziemy. Wracajmy na statek. Dobrze, że dali mi taką opcję, bo jakbym zadupcał, to... Jak widzę, tym bliżej końca jesteśmy, tym więcej mam takich opcji, że szybko podróżować, powiedzmy, nie? Na początku rozgrywki nie mieliśmy tyle opcji, że i tyle wyborów, że mogliśmy się z jednego miejsca na drugi koniec mapy przenieść w ciągu sekundy jednym przyciskiem. A tutaj faktycznie tym dalej jesteśmy, tym chyba twórcy zrozumieli, że to strasznie nudne jest to podróżowanie. No i dali nam takie opcje. Dobra, doświadczenie 80. Już mamy 32 poziom, na 34 mam zajebiste generalnie te... Zajebiste mieczyki, no ale problem... Siana też mam sporo, ale problem jest taki, że nie ma składników do wykonania. Nie mieczyki, nie tylko mieczyki, tylko też pancerze i tak dalej. Tylko no, nie ma składników, nie ma gdzie je kupić. Przede wszystkim rudy dwimerytu, to jest najważniejsze. Nie wiem gdzie to kupić. Ostatnio dorwałem to u jakiegoś randomowego handlarza, ale ceny są kosmiczne, że tak powiem. Za jedną sztabeczkę jest chyba 500 golda, także... A ich potrzebuje z 10. Na co się gapi? A potem musiał jeszcze mieć siano, żeby wykonać pancerza, a to też 1500 kosztuje, więc...
Ogólnie potrzebujemy z 20 tysięcy, myślę, żeby wykonać te pancerze. Niby to jest dużo, ale z drugiej strony, jak posprzedaję wszystko, co mam w eku i tak dalej, myślę, że będzie okej. Okay. Dobra, co my robimy w ogóle? Masz chwilę? Bo ja idę za tą Cyrillą. A, możemy sobie pogadać. Jak to się dzieje, że Eredin potrafi cię zlokalizować? Czemu by nie? Kiedy przenoszę się ze świata do świata, wywołuje jakby falę, którą może wyczuć ktoś odpowiednio wyszkolony. Tak przynajmniej twierdzi Avalach. I on też to potrafi. Czyli w zasadzie nie powinnaś korzystać ze swojej mocy. Na szczęście to działa tylko na długich dystansach. Kiedy przenoszę się na małe odległości, zakłócenia są praktycznie niezauważalne. Okej, czy już mamy odpowiedź, dlaczego ona się może typować tak na małe odległości? Jak już będzie po wszystkim, jadę do Kowiru. Striss? Mhm. Ho! Ciekawa okolica. Może trafi ci się kontrakt na jakiegoś śnieżnego potwora. Barbegazi, Wendigo, a albo te, Amaroki. A może wreszcie zawieszę miecze na kołku? O, aż tak ci z nią dobrze? Aż tak. Jak to jest podróżować między światami? Przyjemnie. To trudne? Z początku było, ale z czasem stało się oczywiste, jak jazda konna. Założę się, że wielu czarodziejów chciałoby się tego nauczyć. Pewnie tak. Ale Avalach twierdzi, że nie mają odpowiedniej wiedzy ani umiejętności. On sam uczył się tego 400 lat. I tak umie tylko wykrywać istniejące portale i przenosić się przez nie. Ja mogę iść gdzie chcę i kiedy chcę. Trochę OP. Po tym, jak zostawiłaś mnie i Jen na wyspie Jabłoni, co się właściwie z tobą działo? Podróżowałam. Przez czas, przestrzeń, różne wymiary. Widziałam domy ze szkła, biegałam z jednorożcami po krańcu świata. Mieszkałam nawet w podwodnym królestwie. Wolność. Zawsze lubiłaś jej smak. Dalej lubię. To czemu wróciłaś? Bo się nią zachłysnęłam. Kiedy wszystko jest w zasięgu ręki, nagle staje się mniej kuszące. To prawda. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Możemy sobie pogadać na przykład z Yennefer? Geralt? Jakieś opcje dialogowe? Nie ma. Dzięki. Chyba, że... Nie, no jest to... Geralt? Chcę pogadać o przeszłości i przyszłości? Yen, chciałam porozmawiać o mnie i Triss? Yen, moglibyśmy porozmawiać? A co? Zamierzasz prosić, żebyśmy mimo wszystko zostali przyjaciółmi? Przegadaliśmy o tym. Daj spokój. Dobra, dobra. Nie mówię, że nie korci mnie. Dobra, dobra, no i... to już gadaliśmy. Tak, tak, mam właśnie do zrobienia coś. A chciałem zobaczyć, czy nie mam tutaj postaci, z którymi mógłbym jeszcze porozmawiać. Avalach? Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Lary Doren. A może chciałeś w ten sposób odzyskać kontrolę nad samą Larą po tych wszystkich latach? Lara umarła, a mnie zależy tylko na tym, żeby Ciri wypełniła swoje powołanie i przeżyła. Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Powiedz coś więcej o tym Karentirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził.
Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir, złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. Nie wiem, kim jest Karantir. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutów sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, dryady? Jesteśmy trochę tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. No ja tak nie wierzę na przykład. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. My kumple. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredi, na tym lepiej, bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. No dobra. Bywaj. Jeszcze Tiris może? Tak, słówko, dwa? Nie. Bywaj. Czysto. No dobra, to idziemy w takim razie przedostać się do tego. Do cesarza. Gdzie jest ten okręt cesarski? O kurde, czyli będziemy musieli wybrzeże Merlinów i tam popłynąć. Dobra. Nie jest to w sumie takie ciężkie, jak mi na pierwszy rzut oka wyglądało. Chociaż pewnie zgaduję, że na tym statku nie będziemy, czy tam statku, na tym łodzi nie będziemy tam płynąć, tylko będziemy musieli wpław. Z dwoma mieczami. Wiecie, że możecie się urodzić z dwoma mieczami? Normalnie. Let's go. Ciekawe bardzo. Bardzo nieestetyczne, aczkolwiek bardzo ciekawe. Rozpogadza się. O kurde, co to by za skok. No Genwart. No proszę cię. Czemu się tak ślimaczysz? Dawaj, dawaj, trzeba porozmawiać z Emhyrem. Ale my zaraz rozdupcą, co? Tak trochę podpłyniemy, ale nie przesadzajmy, nie? Troszeńkę, tak wiesz. Tak, to delikatnie, nie? Co? Żart! Stop! Czekajcie, jestem. Zaraza. Dobra, dobra. Spokojnie, pod wodę, pod wodę. Dobra, wiecie co użyjemy sobie? Orki. Przede wszystkim. Bo reczka nam da tutaj możliwość oddychania pod wodą dłuższą, a my coś czuję, że pod tą wodą będziemy musieli płynąć. Prawda? Czy tak się też dostaniemy tutaj? A, dobra, tutaj chyba możemy normalnie. Ty, to są te ich okręty? No nie są to duże okręty. Trzeba przyznać. Dobra, tutaj gdzieś pod wodę chyba się pokuje, nie? Tak mi się wydaje, że tutaj pod wodę. Dobra. I przepłyniemy i gdzieś, gdzie nie będzie światła. Tutaj chyba w ogóle jest wszędzie światło, więc trzeba tak bardzo... bardzo delikatnie podpłynąć. Może tutaj na chwilę zaczerpnąć świeżego powietrza. Byłem małym chłopakiem. Rodzice zabrali mnie kiedyś na skelinę. Dobra, i co tutaj mam zrobić? A po co? Tu nic nie ma. Tylko skały, parki i pieprzone wodorosty. Dla dzieciaka to frajda. Pływać łódką z rybą. Próbujmy może na drugą stronę. Pewnie po jakiejś drabince. Albo tylca. Albo kotwica, kotwica. Po kotwicy wejdziemy. Nie strzelać! Stop! A tak, no. Rozkaz cesarza! Nie strzelać! A, dobra. Chciałem, że ja muszę na pokład nawet wejść po cichu. Ale masz chujową flotę, że oni mnie dopiero tu zauważyli, wariacie. Jak ty tak będziesz chronił, jak wy tak będziecie generalnie chronić cesarza, to ciężko może być. Mógłby ktoś tu przynieść petardę, rzucić i zabić cesarza. W ogóle dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy. Bo mi się miejsce na dysku kończy. Niespodzianka.
Dziękuję za ciepłe powitanie, wasza wysokość. Mamy wojnę, jakbyś nie zauważył. Zauważyłem. Dym płonących chat widać z daleka. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż. Przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. A jakąś łódkę bym dostał? Fringilla. Długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Nie pamiętam Fringilli z Wiedźmina dwójeczki. Ja generalnie z Wiedźmina dwójeczki mało pamiętam, więc... A, w Elfich Ruinach spotka się z Filipą, no tak, czyli, a możemy z nią w ogóle zamienić jakieś słowa i po... O! Dobrze wyglądasz. Jak na więźnia Emhyra? To chcesz powiedzieć? Zaskakująco łagodnie cię potraktował. Żadnych przesłuchań, tortur? Czy może powiedziałaś mu wszystko, co chciał wiedzieć? Gdybym powiedziała mu wszystko, czemu miałby trzymać mnie przy życiu? Zresztą nie rozmawiajmy o tym. Moje sprawy od pewnego czasu już cię nie dotyczą. Ja nie pamiętam Fringilli. Ale pewnie ją spotkaliśmy w dwójeczce. Może nawet w jedyneczce, ale no nie kojarzę. W jedynkę nie grałem, więc skąd mam kojarzyć. Ale w dwójkę w istocie było grane, ale no nie kojarzę, tak jak mówię. Ale z dwójki, no nie wiem, jakoś tak... Kurwa, nic prawie nie pamiętam. Chyba, nie no, wydaje mi się, że na 90% spotkaliśmy Fringilla w Wiedźminie dwójce. Tak, na 90%. Tak, Filipę też spotkaliśmy. Tak, na... Tu już 99% bym dawał. Ale co prawda pewnym, to nie jestem. Dobra, musimy się udać tutaj do tych Elfich Ruin. Kurwa, daleko tam jest, ale... Chyba łodzią będzie w miarę szybko. No i co, mam jeszcze 16 minut generalnie miejsca na dysku. Więc jeżeli w pewnym momencie byśmy tak zakończyli w trakcie misji, no to sorry widzowie, ale kompletnie mi się skończy teraz miejsce na dysku. Mam 0 GB. Bo nagrywam ciągle materiały i mam ich około 900 GB na dysku, a niestety mój internet nie pozwala mi na wysłanie ich do sieci, więc trzymam je na dysku, no i przesyłam ile idzie, cały czas łącze zapchane, ale no ale jest ciężko i to, że w ogóle jest cały czas łącze zapchane, też powoduje problemy. Jak cały czas coś wysyłam właśnie albo pobieram, to się często okazuje, że na drugi dzień nie mam neta. Nie wiem jak to działa. Jebać tego ziomo od tego neta. Pozdrawiam. Trzeba będzie jakiś inny ogarnąć. W ogóle to miałem ogarnąć. W sumie to mam drugi internet z telefonu. Tylko bym musiał taką przejścióweczkę kupić. Wtedy bym mógł sobie uploadować po prostu. O, w ogóle to bym mógł zrobić tak, że jedna przeglądarka miałaby jednego neta i tam by się ciągle coś wysyłało. Nie głupie, albo pobierało. Chociaż pobierać nie mam co, ale wysyłać to mam mega dużo rzeczy. I po prostu na tym i bym wysyłał i jednocześnie może streamy robił. O, nie głupi pomysł w sumie. No bo teraz mi niestety na to internet nie pozwala. No można tak zrobić, Filipa. Po prostu świetnie. Co? Spójrz na to.
Chodźmy. A nie mam tego, nie mam kolta. Weźmy, przemedytujmy, bo nic nie będę widział. I co teraz? Ale wydaje mi się, że możliwe, że nie mam alkoholu. Mam alkohol. Gdy go zabijałem, proces nie był zakończony. I wyglądało to mocno makabrycznie, ale... Jak rozumiem, skojarzenie z tym zwyrodnialcem było czysto przypadkowe? Oczywiście. Słyszałem też o pewnym ślepym krasnoludzkim bogaczu z Mahakamu. Tak, tak, zaraz dokończymy rozmowę. Chcę pieniądze zbierać. Przede wszystkim magiczne rudy. Słyszysz to? Mhm. Syreny, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Pierwszy raz słyszę, jak śpiewałem generalnie. A to przyjazne. A, chuj, nieprzyjazne. Co ona powiedziała? Ale jakieś inne. Co w ogóle robią syreny tutaj? Też zaciągają, nie no, po prostu chyba tego, nie? To są potwory. Tutaj sukuby pełnią taką rolę uwodzicielską w tym uniwersum. Medalion drży w to miejsce mocy. Generalnie zazwyczaj syreny są jednak pokazywane jako jakieś samice, które uwodzą. A potem zabijają. W ogóle mamy mega pewnie dużo punktów umiejętności. O, ja mam full drzewko, no tak. Tutaj mógłbym coś dorzucić, ale nie wiem, czy chcę coś wyrzucać stąd. Ja myślę, że niekoniecznie chciałbym. To jest naprawdę, że ten buildzik, który mamy, to jest chyba najlepszy buildzik, mi się wydaje. Że nie ma nic lepszego. No, wydaje mi się, że nie, że teraz moglibyśmy iść... Nie, chcę tego kupować. Że moglibyśmy iść... Zmniejsza odporność na obrażenie u przeciwnika o 5%. To też fajne. Ale generalnie wydaje mi się, że moglibyśmy iść w alchemię. Tak mi się wydaje, że alchemia jest całkiem spoko. O, te znaki... Może jakiś jeden znak ignie na przykład? Art zadaje dodatkowo 40 obrażeń. No na pewno to jest też fajne. A zobaczmy drogę Quen. Gdzie to jest Quen? Quen. Spotęgowanie. Alternatywny tryb znaku. Pozwala podtrzymywać aktywną tarczę, ale i używanie i zablokowanie ataki zużywają wytrzymałość. Ok. Zwiększa moc znaku Quen o 5%. Odbija 5% pochłoniętych obrażeń w atakującego. Gówno. Lepiej iść w tego. W eliksir i odporność na te eliksiry, żebym mógł je spamować. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy tutaj na szybko czegoś nie ma, jakieś skrzynki do podniesienia albo coś takiego. Chyba niekoniecznie, to idźmy dalej. Nie, mi głowa boli dzisiaj. Dobra, pakuj dupę. O, tu coś jest. Skrzynka, tak jest, bierzemy wszystko. Wszystko się przyda, każdy gros do grosu. Przede wszystkim dawaj mi dwimeryt. Nie wiem, czy jakieś nie sprzedałem dwie merytowych rzeczy, mam nadzieję, że nie. Tylko jak teraz dostaniemy się na górę? Po schodach. No teraz byłoby mi przykro. A co bym teraz na to skoczył? Kurwa, przekonałbym się o tym. O! Chodźmy. Myślałem, szczerze mówiąc, że spadnę na łeb. Ej, idziesz? Zauważyłam, że to całe napięcie między tobą, Yennefer i Triss bardzo źle wpływa na Cyrille. Wy chyba naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda. Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri, ale tylko patrzy, jakby ci wskoczyć do łóżka. Ty i Yennefer bawicie się w rodziców. Tak, więc jeśli chciałabyś się wcisnąć na piątego, to ewidentnie... Nie, no myślę, że... Cyrille jest zadowolona z takiego obrotu spraw. Jest tego, że jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy rodziną. Teraz rodzina, wariacie. Ich nie będzie działać na golema? O, chyba niekoniecznie. Znaczy działa, ale jakby nie podpalam go, a to jest jakby najważniejsze działanie Igni. A mi się szybko fez regeneruje adrenalina. Fez szybko. Kurde, ciężki. Ja mam beznadziejne miecze i zbroję.
Znaczy beznadziejną, no mogą mieć lepsze, poulepszane. Chociaż chyba nie, zbroje akurat mam cały secik niedźwiedza. Jak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o zbroję, to jest full secik. Ale miecze chyba nie mam, niedźwiedzia. A to jest niedźwiedzi. A to? A to jest gryfa, no. To srebrny miecz mógłbym mieć lepszy o 3 poziomy, zawsze to by był jakiś damage. Pewnie całkiem sporo generalnie tego damage'u. Którędy musimy iść? Idźmy najpierw za nią. Bo potem często gierka nas cofa w to miejsce, ale widzę, że tu chyba niekoniecznie. Akurat jak postanowiłem raz iść razem z postacią, to... To się okazało, że już gra nas nie cofa. Raczej tu już nie wrócimy, więc warto przebadać. Czy nie ma tu czegoś do podniesienia. Nie pamiętam skąd przyszliśmy. No tak nie będę jakieś super szczegółowo badał, no nie? O, skrzynka. Mieczyk. Ile warte? 700 golda. Może być, ale może z tego miecza da się go jakby rozłożyć na części i wtedy dwimery dostaniemy z tego. Więc no, teraz będę zachowywał te wszystkie miecze ulepszone, takie magiczne, żeby dwimery pozyskać z nich. Wygląda na to, że turbo istotne. Będę musiała robić za ciebie. Widzisz tego strażnika, który wygląda jakby czekał na zapłatę? Nie mam drobnych. Chodzi o krew, okup z krwi. Ten strażnik to Fialan, postać z elfiej legendy. Czy ty nic nie czytasz? Zapraszam. Yennefer musi mieć naprawdę duży wpływ na cesarza, skoro zgodził się zapewnić bezpieczeństwo loży. Co o tym myślisz? Co myślę? Chcesz mnie tak po prostu pociągnąć za język bez żadnego Geralt, zmęczyłam się, usiądźmy i porozmawiajmy? Aż tak ci zależy na grze wstępnej? Nie uśmiecha ci się współpraca z cesarzem. Wręcz przeciwnie. Dotąd największym błędem loży było stawianie na słabych władców. Imponuje ci, że Emhyr trzyma swoich czarodziejów tak krótko? Yennefer ma rację, trzymając cię z dala od polityki. Nie zorientowałbyś się, skąd wieje wiatr, nawet gdybyś obsikał sobie spodnie. Powinnaś porozmawiać z Yennefer. Widzę, że ciągle są między wami jakieś nierozwiązane sprawy. Yennefer zawsze chodziła własnymi drogami. To naprawdę wzruszające, że teraz postanowiła zadbać o sprawy loży. Jeśli jej nie ufasz, zawsze możesz odejść po pokonaniu Dzikiego Gonu i poprosić o azyl w Redanii. Albo wsadzić głowę do paszczy Zoigla. Dzięki, ale mam inne plany. Umowa z Emhyrem to wasza sprawa. Nie mnie powinnaś ciągnąć za język. Czyli nic ci nie powiedziała? A co z jej osobistymi planami? Czyżby chciała w swoim czasie zostać doradczynią młodej, obiecującej cesarzowej? Trzymaj się z daleka od Ciri. Ona jest dorosła, Geralt. Ciągle zapominasz, że potrafi już sama decydować o sobie. Oj, właśnie w ogóle nie zapominam o tym. Idziemy? Idziemy, a resztę sobie dokończymy w następnym odcinku. Jutro, nie ta uważasz, sama godzina co zawsze. Nie powinieneś się przestać wreszcie wtrącać do życia Ciri? Nie. Przecież wiesz, że nie możesz nas wszystkich odgonić od niej mieczem jak watachy wilków? Mogę i zrobię to, jeśli będzie trzeba. Dobra, tyle. Widzimy się jutro, cześć. Pozdro widzowie, pozdrawiam z rodzinką.